My teraz jesteśmy na plaży we Władysławowie. Przed chwilą płynęliśmy motorówką. Jesteśmy teraz na plaży obok portu. I jest naprawdę dużo ludzi. No i teraz sobie Lusia tutaj siedzi obok plecaków, bo tutaj ma cień. I wykopała mi kawałek, taki mały dołek, a ona sobie później sama jeszcze trochę wykopała i teraz sobie tutaj odpoczywa. Teraz jesteśmy z Luną na największym molo w Sopocie i to molo jest ogólnie największe w całej Europie i nawet nie wiem, czy nie na świecie. My jesteśmy teraz ogólnie na molo w Sopocie i zobaczcie, jakie ładne łabądki sobie tutaj odpoczywają. Mają tutaj cień, więc sobie tutaj siedzą. Tamten chyba śpi, bo zwinął sobie głowę jakoś. Ja mam Lusię na rączkach, bo tutaj są dość szerokie szpary i boję się, żeby sobie łapki nie złamała. Ogólnie to już my wróciliśmy do domu. No i jak widzieliście przed chwilą w tym Holi Vlogu, mieliście jeszcze coś z wakacji, a teraz już jest z domu. A to dlatego, że po prostu wczoraj wieczorem wracaliśmy do domu już, no bo byliśmy od piątku do piątku i właśnie już nasz pobyt tam minął, ale naprawdę było bardzo fajne, bardzo fajnie, chociaż moim zdaniem trochę za długo, bo zazwyczaj jeździliśmy na 5 dni, a teraz aż na 7, no więc jak dla mnie to było za długo, no ale fajnie było, Lunie też się podobało, no i dopiero teraz kupiłam gazetkę Mój Pies i Kot, a ona już była chyba z 2 tygodnie dostępna, ale na szczęście już ją mam i teraz ją sobie otworzymy. Tutaj mamy taki dodatek, taki daszek z napisem I love dogs, z takim pieskiem. Był jeszcze dostępny z kotami, ale no ja na razie nie mam kota, więc no więc wziąłam oczywiście sobie z pieskiem. Nie wiem, jak ja to będę robiła, kiedy już będę miała kota kiedyś. Prawdopodobnie w przyszłym roku, ale może po prostu będę patrzyła wtedy na wygląd, a nie na napis i będę raz tak kupowała. No i taki daszek mamy. I teraz możemy przejść do przeglądu magazynu. Okładka prezentuje się tak. I tutaj mamy wywiad w tej gazecie z Fit Loversami, z Pamelą oraz Mateuszem. Mamy tutaj 5 egzotycznych kocich rezydentów, jak nauczyć psa mądrzej zabawy. Kot Demolka, Serce dla zwierząt, Mysza Skoczek,
Twój pupil i sporty, który dla niego pasuje, wpraw w ruch kocie ciało i umysł, sprawdzone sposoby na fit psa. Czyli cała bardziej, większość gazetki jest właśnie związana z sportem. Po odwróceniu pierwszej strony po okładce mamy spis treści. Tego on się prezentuje i tutaj 6 września będzie zestaw szkolny, 4 prezenty. A po drugiej stronie mamy reklamę saszetek dla kotów z Maxi Natural. Dalej mamy gwiazdy mówią o psiarzach, możecie sobie zatrzymać i przeczytać. O tutaj. Tutaj. Ja mam znak bliźniak. Tutaj mamy ten wywiad z fitloversami. W sumie możecie sobie zatrzymać. Ja wam tutaj jeszcze przybliżę. I tutaj mamy jakiś opis nasi goście. Ruszmy się i zróbmy coś ekstremalnego, bo tutaj jest właśnie ich piesek. Na drugiej stronie mamy część dalszą wywiadu. I tutaj też jest z nimi i też wam tutaj przytrzymam, żebyście mogli sobie przeczytać. Tutaj mamy reklamę jakichś środków, chyba przeciwpchylnych. I mamy tutaj laureatów Serce dla Zwierząt. Ja za bardzo nie jestem w to wdrążona, w ogóle nie wiem, o co chodzi z tym za bardzo. Dalej mamy te koty możesz spotkać na wakacjach, kot egipski Mał. Tutaj macie też opis, możecie sobie przeczytać. Kot tajski. Też bardzo fajne koty, mi się bardzo podobają. Kot kartuski. Tutaj możecie sobie też opis przeczytać. Turecka angora. I już ostatni, japoński bobtail. Tutaj mamy reklamę jakiejś karmy. Jeszcze jej nie znam. Z Dr. Petker. Nie słyszałam jeszcze o takiej karmie. Muszę się zagłębić w jej temat. Kiedy nie dać psu śniadania? Jest tutaj jakiś opis. Możecie sobie przeczytać. Tutaj też wam zatrzymam. Tutaj mamy też reklamę tych nowych saszetek z Maxi Natural, tych po 150 gram, bo tak to były te puszki po 400 gram, a teraz zrobili też takie fajne w mniejszym opakowaniu. Dlaczego pies pilnuje rzeczy? O, i tutaj też możecie sobie przeczytać. Gdzieś tutaj też piszę. No i tutaj są takie dwa pieski. I będzie tutaj jeszcze część dalsza, tak jak myślałam, zobaczcie. Tutaj to ci się przyda. Okej, okay. I dalej mamy pielęgnacja skóry psa. I tutaj jest jakiś środek. I następna strona, twój pies i sport. Tutaj też sobie możecie przeczytać. Tutaj mamy różne wymienione psie sporty. I dalej mamy co się bawić z czworołapkiem. Tutaj mamy opis. Jak to robić mądrze. Niebezpieczne zabawy i zabawki. Wodne przygody. I na następnej stronie też jest coś opisane. Tutaj mamy coś dla królików z Beaufort. 7 sposobów na fit psa. Sam bądź fit. Dopasowana karma. Odchudzone smaczki. Sprawdzenie stanu zdrowia. Trafiona zabawka. Dłuższe spacery. I spotkania towarzyskie. Saszetki pyszne, że łapy lizać. Mysza skoczki. Też są bardzo fajne zwierzątka. Dlaczego kot robi demolkę w domu? Wpraw kota w ruch. Siedem powodów do tycia. Zauważyłam, że właśnie tutaj w tym magazynie jest dużo rzeczy o kotach.
No i tutaj też są te saszetki z Maxi Natural, tylko że dla kota. I one mają po 85 gramów. Fotokonkurs laureaci. Tematem było Tam byłem. Tutaj mamy takiego chihuahua. Tutaj mamy jakiegoś pieska na huśtawce nad wodą. Fajnie to wygląda. Mamy pieska na jakiejś skale bądź górze. Tutaj chomika w takim samochodziku i oni wygrali legowiska. Teraz do wygrania jest takie pudełko na karmę. Adoptuj zadopciaki.pl. Możecie sobie poczytać. Bardzo fajne zwierzaki. O, zobaczcie, jaki tutaj mały słodziak. Tutaj mamy takie fajne jakby różne rzeczy. W wolnym czasie można sobie porobić. Rozerwij się. Tutaj mamy jakieś szukanie różnic, tutaj coś do dorysowywania, jakieś labirynty i takie różne rzeczy. Czy twój zwierz potrzebuje wakacji? No i to już jest koniec tej gazetki. I tak się ona prezentuje. Jeszcze do niej był właśnie ten daszek. No i były też z napisem Love Cats. No ale ja wzięłam sobie taki, tak jak już wam mówiłam. Na czas wakacji okruszek był u mojej babci, ale już jest u mnie, teraz sobie tam siedzi w domku. I już go właśnie przyniosłam, teraz sobie poszedł spać, bo naprawdę był bardzo zmęczony. Na dworze jest bardzo gorąco, także postanowiłam przygotować dla piesków lody. I tutaj mam puszeczkę Dolina Noteci Superfood. Już wam ją pokazuję. Zostało mi tutaj jakieś 3/5, bo pieski już zjadły dzisiaj na obiadek. Już wam pokazuję skład tej karmy. Kangur 40%, wołowina 40%, rosół, ciecierzyca, mango i tak dalej, i tak dalej. Bardzo fajny skład. I właśnie ponakładam im do tych foremek i zamrożę. Jeszcze później coś tam dodamy, ale to wam później pokażę. Teraz im to ponakładam i do was wrócę. Wszystkie foremki już uzupełniłam mokrą karmą i mam tutaj jeszcze przysmaczki treningowe, takie jedne są z paki zwierzaka z wołowiną, a drugie są z dokas kurczak z rybą, ale ja je tutaj poprzekrajałam na 4 części i tak to mam takie malutkie i po jednym smaczku dam do każdej kostki. Do 6 daję też paki zwierzaka. A do pozostałych dam te sandwicze. Staram się tutaj tak wepchnąć, żeby to później osobno się nie zamroziło, bo tak to jak dawałam to delikatniej, to wtedy odpadało osobno zamrożone. Więc muszę to troszkę wbić. Ok, i dam do pozostałych już te sandwicze. I moje pieski bardzo lubią takie lody z mokrej karmy. Jak im robię z owoców czy coś, no to niby zjedzą, ale jednak tak niechętnie, więc ja im robię z mokrej karmy. I oczywiście później odpowiednio odejmuję te gramy karmy, które dostają na obiad. No i jeszcze postanowiłam, że zamiast później im dodawać olej z łososia do jedzenia, no to po prostu będą go miały w lodach. I już tutaj po pompce rozleję. Może tak do niektórych po niepełnej pompce, tak żeby chociaż troszkę naleciało. Okej, tutaj było bardzo mało. No także już są gotowe i teraz je mogę dać do zamrażarki. Teraz zrobimy sobie takie gryzaki, takie kolby dla królika, chomika bądź jakiegoś innego gryzonia. Ja akurat właśnie robię dla Frania i Okruszka. I to kiedyś wam nagrywałam na nie przepis, no ale to było dość dawno i może ktoś nie widział. Potrzebujemy jednego całego banana, no jakieś pół szklanki wody, może to się różnić, zależy ile wam będzie brakowało, ale o tym powiem później. Widelca i oczywiście jakiś ziółek, jakiś suszonych owoców, warzyw, zaraz wam wszystko pokażę. Najpierw dodajemy banana. Ja go tak czasami wyciskam, jakby czasami kroję, naprawdę różnie.
bo to też zależy, jak mam takiego bardzo miękkiego, no to wtedy mi jest łatwiej wygniatać, ale tak to w całości, jakbym dała takiego, jak mam teraz, to ciężko mi by było później go rozgnieść. Następnie wygniatamy banana, mieszając go powoli z wodą, powoli dodajemy, bo w razie co nie chcemy, żeby było jej za dużo. Jak widzimy, że nadal jest takie dość twarde, to wtedy dodajemy coraz więcej wody i musimy to wygnieść na taką jednolitą papkę. Ja już mam jednolitą masę i teraz czas dodać ziółka. Zaraz Wam pokażę, jakie dodaję. Ja tutaj mam w tym pudełku tekturowym mnóstwo własnoręcznie suszonych ziół. Są tutaj na przykład liście brzozy, liść mniszka, liść babki lancetowatej. Gdzieś tutaj też jest liść maliny. To jest tutaj z białym po drugiej stronie. I jeszcze była babka szerokolistna, także taki fajny miks. I to będziemy musieli też połamać, zgnieść na takie drobne kawałeczki. Więc przydadzą się takie dobrze wysuszone kawałki. Teraz Wam pokażę, o zobaczcie. Musicie to tak na małe kawałki podzielić. Jeśli macie tak bardzo wysuszone, to wtedy możecie sobie to tak łatwo zgnieść. Zaraz też dodam inne rzeczy. No ale chcę trochę też tych dodać. Już nakruszyłam tutaj dużo tych ziołek. Teraz to muszę dobrze wymieszać. Dodałam już tutaj jeszcze raz tyle ziółek. Dodałam tyle samo, ile było wcześniej i zobaczcie, nadal to tutaj się wszystko nie połączyło, bo zostało dużo banana, ale tutaj mam jeszcze takie ziółka, taką sieczkę, którą odkładam i teraz to też dodam do środka. To są miks różnych ziół. I teraz to wszystko razem wymieszam i może teraz wystarczy, a jak nie, to mam jeszcze pomysł, co dodać innego, chociaż mi się wydaje, że już nic nie będę musiała dodawać, tylko to dobrze teraz wymieszam. Już wszystko się super rozmieszało, ale pomyślałam, że dodam jeszcze buraczka. Tutaj mam garść buraka. No, żeby wiecie, było coś tam też fajnego jako dodatek. Ok, tyle buraczka i teraz to z powrotem wymieszam. Jest już super jednolita masa. Teraz muszę naszykować różne patyczki, na których będę tworzyć kolby. Zobaczcie, ile tego znalazłam. Tutaj mam takie dwa patyczki po kolbach, bo raz na jakiś czas dostaję jakieś kolby. Franuś jednak staram mu się kupować takie kolby, jeśli już mu coś daje, no to takie, wiecie, zdrowe, bez dodatku zbóż i w ogóle, takie ziołowe czy coś. I zobaczcie, ile mam patyczków po lodach. Tutaj już było używane jako kolbę, no ale pomyślałam, że wezmę sobie jeszcze raz, żeby no żeby po prostu było więcej. No i zobaczcie, ile tego jest. Na pewno wszystkiego nie wykorzystamy. Chciałam jeszcze zrobić takie małe kuleczki dla okruszka, bo on taką kolbę całą to je w tydzień, a chciałam, żeby po prostu miał takie coś, co by sobie zjadł w jeden dzień, czy coś takiego. A dla Frania oczywiście te duże, no i kilka małych też mu zrobię. Zobaczymy w ogóle, na ile mi to wystarczy. Nie wiem w sumie, czy zrobię aż dwie te duże kolby, bo w sumie teraz jak tak patrzę, to jest tego bardzo mało. Chociaż nie wiem, może mogę jeszcze dodać więcej ziółek, ale raczej nie. I to jest bardzo. Będziecie później mieli całe brudne ręce po tym, no ale coś za coś. No i muszę tutaj teraz to owinąć dookoła. Mocno przyczepić, żeby później podczas suszenia się nie odczepiło. Okej, i myślę, że to fajnie wyszło w miarę. Więc już chyba nie będę nic poprawiać. O, w takim kształcie mniej więcej. I teraz zrobimy następne rzeczy. Tyle mi wyszło tych gryzaków, jest jedna ta kolba na tym kiku. Są cztery małe kolby na tych patyczkach. I zrobiłam też cztery takie bobki, takie kuleczki dla okruszka. Także tylko tyle mi wyszło. Myślałam, że wyjdzie mi więcej, ale w sumie i tak tego nie można podawać zbyt często, bo jednak banan jest kaloryczny. No i taką jedną kolbę dużą to Franuś dostaje raz w tygodniu. Jeśli daję mu te mniejsze, no to maksymalnie dwie w tygodniu. No a okruszek jedną taką dużą kolbę na 2 tygodnie. A teraz takie kuleczki, to myślę, że nawet 3 w tygodniu może sobie zjeść. No ale ja to podaję bardzo rzadko, jako przysmaczek. I teraz idę to podłączyć do prądu, żeby mi się wysuszyło i później Wam pokażę efekt końcowy.
Ten Holly Vlog będzie najdłuższym ze wszystkich. Nie wiem, czy będzie Wam się chciało cały oglądać. Ale postanowiłam teraz, że też Wam nagram mini haul. Zakupy, które zrobiłam w Gdańsku. Nie mam paragonu, bo gdzieś go zgubiłam. Te zakupy zrobiłam przedwczoraj, ale no jakoś nie miałam Wam czasu nagrać. Pokazywałam na Instagramie rzeczy, które kupiłam, ale nie wszyscy z Was mają Instagrama, nie wszyscy nas obserwują. Także postanowiłam, że tutaj też pokażę. Kupiłam jedną rzecz dla Franka. I są to takie dwie naturalne kolby z Korona Natury. Są one dla królików oczywiście. Tak one wyglądają. Teraz Wam je jeszcze pokażę z bliska, ale chciałam Wam tutaj jeszcze pokazać skład. Okej, czekajcie, wyostrzę. Tutaj macie ich skład. Jest on bardzo fajny. Jedna kolba jest o smaku kończyny z maliną, a druga o smaku babki lancetowatej z nagietkiem. I tutaj też była gramatura. Aha, są dwie kolby po 60 gramów. No na razie mu nie będę ich dawała, bo one mają jeszcze dość długą datę, zobaczcie. Jeszcze prawie rok daty, bo na razie sobie zje te, które mu dzisiaj suszę. I tak one wyglądają. Tutaj jest ta z nagietkiem, a tutaj to z maliną. Także sobie na pewno później spróbuję. I one mają fajny zaczep o klatkę. Także sobie później też to zostawię na kolby, które będę robiła sama. I mam jeszcze trzy rzeczy dla piesków i ogólnie tamte kolby kosztowały coś pomiędzy 8 a 9 zł chyba. Tutaj mam dla piesków kość sytej michy na świeży oddech z miętą i zieloną herbatą. I ta kość kosztowała 13,50, coś takiego. I wzięłam dlatego jedną, bo jeszcze moje pieski nigdy nie jadły i pomyślałam, że najpierw dam Lunie i ona sobie na pewno całej nie zje. Ale jeśli jej będzie smakowało, to nawet połowę jej dam zjeść, a resztę dostanie Lady, a jeśli Luna nie będzie chciała tego w ogóle gryźć, no to wtedy całą zje Lady. Już Wam pokazuję skład, jest naprawdę rewelacyjny, zobaczcie. 93% skóra wołowa, 4% mięso wołowe, 1% chlorofilina, 1% mięta, 1% zielona herbata, koniec. Czyli taki krótki skład, bardzo fajny. Tutaj też macie opis. Nasze przysmaki wykonane są wyłącznie z naturalnej, wysokiej jakości skóry wołowej, unikalnych i naturalnych składników rekomendowanych przez weterynarzy. Dalej mamy też przechowywanie. I ogólnie to jest super kość. Już od dawna chciałam ją kupić. No jednak cena jest dość wysoka, ale z tego co wiedziałam, to czasami psiaki nawet tydzień potrafią jeść tą kość ze smakiem. Także zobaczymy, jak u nas się to sprawdzi. I to jest super zamiennik kości prasowanych, tych wiecie, tych niezdrowych takich, tych brązowych, co możecie dostać gdzieś na sztuki w zoologikach albo w różnych marketach. A to będzie super zamiennik, niby jest nieco droższy, ale te prasowane kości psiak potrafi bardzo szybko zjeść, a taka będzie mu służyła dłużej. Dalej mamy dwie mokre karmy, bardziej z myślą o jakimś kongu likmacie niż o takim obiadku. Mamy tutaj taki pasztecik z Rinti, on ma 100 gramów. Jest on taki bardzo mały, kosztował 3,50, więc dość drogo w sumie. Nie ma tutaj składu po polsku. No i tego smaku jeszcze moje pieski nigdy nie jadły, bo tak to miały kilka pasztecików z Rinti, ale akurat tego nie miały, bo to jest chyba jakaś nowość. Taki jasny niebieski. No i na pewno sobie zjedzą. I już ostatnią rzeczą jest puszka z Bozity. Ona też kosztowała coś około 4 zł, ma 200 gram, czyli dwa razy więcej niż tamta. Tutaj mamy jakieś dawkowanie, ale tak jak mówiłam, ja to bardziej użyję na likmatę, czy po prostu jako przekąska, albo na przykład do lodów. Tutaj już skład po polsku chyba mamy, z tego co... Tak, czytałam. Poczekajcie, wyostrzę Wam. Okej, okay, wołowina szwedzka 36%, łosoś szwedzki 14%, kurczak szwedzki 13%, minerały, błonnik buraczany, drożdże, składnik naturalny. Także super składzik i na pewno też pieski zjedzą. Kiedyś miały jakąś puszkę z Bozity i bardzo im smakowała. Tak się prezentują wszystkie rzeczy i za całość zapłaciłam 30 zł. Ja teraz sobie siedzę z Lejdusią na dworze. Jest bardzo ciepło. Jeszcze dzisiaj lub jutro Wam pokażę ten efekt tych gryzaków dla Franka i okruszka. A zobaczcie, jak się w słońcu wyciąga. O, Luna przybiegła. No co, Luneczka? No co? Brzuszek Lejdusi wąchasz?
No i sobie z pieskami teraz siedzimy w worku. Franny sobie teraz siedzi i sobie odpoczywa, bo przed chwilą zjadł jedzonko. O, teraz wącha tutaj kamerę. I tutaj mam jego miseczkę i jak widać to wszystko ładnie zjadł, co miał. Dzisiaj mu też wymieniałam oczywiście wodę. No i już wezmę miseczkę, żeby na jutro mieć, żeby mu później naszykować jedzonko. My już mamy następny dzień i już mamy tak naprawdę prawie 21. Wszystko nam się tutaj ładnie dosuszyło. Tutaj mamy twarde. I postanowiłam, że Orokruszek przetestuje tą kuleczkę. I resztę musimy przełożyć tutaj. Tą kolbę też dam Franiowi dzisiaj jeszcze. To wyjmę na wierzch, żeby wcześniej dać. I sobie to przełożę tutaj do pudełeczka. Bo ja tutaj właśnie sobie przechowuję takie różne gryzaczki. Okej, zostawiłam kolbę dla Franka i tą kuleczkę dla Okruszka. Już dajemy Okruszkowi tą kuleczkę. Się wziął za jedzenie. Jak widzicie, to się zajada, więc mu smakuje. On czasami robi tak, że na początku sobie zaczyna jeść, a później dopiero kończy. Ale myślę, że mu się spodoba. Nawet zobaczcie, możecie sobie tym się pobawić z chomiczkiem i rzucać mu te jego piłeczki. On może sobie za tym biegać. No ale jak widzicie, to mu smakuje. I to jest taki twardy gryzaczek, więc zajmie waszego zwierzaka na troszkę dłużej. I ja już będę się z wami żegnała. I tak ten Holly Vlog będzie najdłuższym, jaki był w ogóle w tym roku i w poprzednim. No i jeżeli filmik wam się spodobał, możecie oczywiście zostawić łapkę w górę, będziemy bardzo wdzięczni. I jeśli jesteście nowi, możecie zasubskrybować nasz kanał. Do zobaczenia!